zawsze jej zarzucam to, że ma słaby repertuar. I tak mi się wydaje, że te piosenki z poprzednich edycji i z poprzednich płyt nie były za mocne. O tej płycie myślę bardzo dobrze. Nie jestem zachwycona tą artystką. Szczególnie po tym, jak połączyła Słowackiego, Norwida i kogoś tam jeszcze i ze swoją muzyką, która mi się wydaje bardzo banalna. Nie uważam tak. Uważam, że zaprzepaściła karierę firma, która podjęła się wyprodukowania jej płyty. Bo to była iskierka, bardzo utalentowana, fantastycznie śpiewająca dziewczyna, której firma fonograficzna skipściła karierę na wiele lat. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku pani Elżbieta Zapędowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy tuż po koncercie Dody. Jak się pani podobało? Bardzo mi się podobał koncert. Mówię tylko o strefie dźwiękowej, nie mówię o wizualnej, bo o wizualnej się nie wypowiadam z racji ślepoty. Jaka Doda jest? Wiem, że to pani ją wyłowiła spośród tych rzeszy dziewczyn, które gdzieś tam przewijały się wtedy w mediach, w świecie muzyki. Czy ona się zmieniła na przestrzeni czasu? Na pewno dojrzała, na pewno się zmieniła, ale ten główne jej atuty zostały i nawet się umocniły. Ona zawsze była bardzo szczera, bardzo otwarta, bezpruderyjna, głośna, szczera i przez to cudownie świeża. Taka pozostaje do dzisiaj. Czy kiedy Doda zadzwoniła do pani, żeby wystąpiła pani w jej reality show, czy zgodziła się pani od razu, czy musiała się pani chwilę namyślić? Nie, my jesteśmy w kontakcie od wielu lat. Czasem ona się na mnie gniewa, kiedy mówię jej też szczerze, jak ona mnie. I zawsze jej zarzucam to, że ma słaby repertuar. I tak mi się wydaje, że te piosenki z poprzednich edycji i z poprzednich płyt nie były za mocne. O tej płycie myślę bardzo dobrze. Uważam, że są dużo lepsze kompozycje, dużo lepsze teksty. I ona świetnie brzmi, w tej chwili brzmi rewelacyjnie. I ma znakomitą kondycję. 2 godziny takiego koncertu unieść na barkach to nie jest łatwe. A który utwór z tej płyty podoba się pani najbardziej? Który trafił do pani serca? Najbardziej mi się podoba ta melodia. Ja nie wiem, czy dokładnie odtwarzam tytuł. Tam, gdzie Doda śpiewa w niskich rejestrach, kiedy ten głos jej brzmi po prostu przepięknie. Na moich myślach znamie ma. Tak jest. Bardzo, bardzo pięknie brzmi. Trochę zapomniała, że ma te cudowne, niskie rejestry. Rzadko która wokalistka ma je i powinna je w dalszym ciągu je wykorzystywać. Dzisiaj na scenie Doda pojawiła się także z innymi artystami. Była Lambery, był Smolasty. Czy te utwory także przypadły pani do gustu? Bardzo mi się podoba Smolasty i bardzo mi się ta kompozycja podoba. Lambery to bardzo ciekawa postać, która się pojawiła parę lat temu na naszej scenie i wygląda na ciekawą, niebanalną wokalistkę. A jak śpiewa pani uchem? Uważam, że bardzo fajnie. Byłam nawet na jej koncercie w Serocku kiedyś, zupełnie przypadkowo. Bardzo fajna dziewczyna. A Smolasty? Smolasty wiemy, że jest raperem i raperzy nie zawsze potrafią śpiewać, a tutaj w tym utworze jednak pokusił się o śpiew, tak to można nazwać. Raperami świat stoi, współczesny i bardzo dobrze. Uważam, że on świetnie brzmi, ma świetny wokal. I świetnie jej rapuje i śpiewa. Ma bardzo ciekawą barwę, także i bardzo pięknie komponuje się z Doroty wokalem, przez to, co podbija jeszcze wartość tego utworu. Chętnie zapytam panią o inne postacie polskiej sceny muzycznej, furorę robi Sanach. Słuchała jej pani? Słuchała, ale nie jestem zachwycona tą artystką. Szczególnie po tym, jak połączyła Słowackiego, Norwida i kogoś tam jeszcze i ze swoją muzyką, która mi się wydaje bardzo banalna. Natomiast teksty przygważdżają. No nie wolno takich robić połączeń.
Ja zawsze mówię szczerze, co myślę. Może i zdolna dziewczyna, ale na razie nie zauroczyła mnie. A Roxy Węgiel też szturmem przebiła się. Najpierw było The Voice Kids, potem była Eurowizja, teraz już jest dorosła i faktycznie ta jej kariera rozkwita. Wie pani, ja mało słucham muzyki popowej, w związku z tym się nie wypowiem, bo nie bardzo wiem, co ona robi. Wiem tylko, że są jakieś tam ploty o niej, ale to mnie nie interesuje i nie wiem, co ona robi, jaką muzykę śpiewa, nie bardzo wiem. Na koniec wrócę jeszcze do czasów Idola, bo faktycznie to był program ikoniczny. Jak pani wspomina tamte czasy? Wspomniałam fantastycznie, bo to był pierwszy taki program, w którym się znalazłam. I myśmy się jako jurorzy wtedy bawili fantastycznie. Myśmy się między sobą bawili, a przy okazji robiliśmy jakąś fajną robotę. Czasem nam mieli za złe wszyscy, ale wszyscy zawsze mają coś za złe komuś. W związku z tym wspominam to bardzo przyjemnie, miło. W jury był także Kuba Wojewódzki, który wiemy, no jest też wielką postacią. Jak wyglądają pani relacje z nim teraz, obecnie? Kuba Wojewódzki jest jednym z najciekawszych postaci, które przewinęły się przez moje życie. Jest niebywale inteligentny, błyskotliwy, dowcipny. Bardzo dobrze się czuję w jego towarzystwie. Lubię go. Jest złośliwy, ja jestem złośliwa, więc te nasze złośliwości się zbiegają i tak go nie przerosnę w wielu talentach, które posiada. Jesteśmy w bardzo miłych, aczkolwiek nieprzyjacielskich, ale w kontaktach kontaktujemy się SMS-ami, dzwonimy do siebie. Czasami się spotykamy. W tym roku na scenę wróciła Alicja Janosz. Czy słyszała pani jej nową płytę? Ja w ogóle z Alicją miałam kontakt parę lat temu. Wiem, że ona pracowała z jakąś bluesową kapelą, że mieszka we Wrocławiu, nawet mam jej płytę. Wiem, że coś tam robi, ale teraz tych ostatnich jej utworów nie znam, więc się nie wypowiem. Wielu ludzi komentuje, że Alicja Janosz zaprzepaściła swoją karierę. Czy pani także zalicza się do tego grona? Nie uważam tak. Uważam, że zaprzepaściła karierę firma, która podjęła się wyprodukowania jej płyty. Bo to była iskierka, bardzo utalentowana, fantastycznie śpiewająca dziewczyna, której firma fonograficzna skipściła karierę na wiele lat, bo wydała jej taką płytę, na którą ona jako młoda dziewczyna, nie umiejąca się poruszać w świecie showbizu, nie umiała odmówić. O. Dlatego uważam, że to nie Alicja, bo Alicja była młodziutką, niedoświadczoną dziewczyną i miała prawo się pogubić. Szkoda. A Ewelina Flinta? Ewelina Flinta, niewiele o niej wiem. Wiem, że coś tam robi, że pracuje, ale nie jestem na bieżąco, co się z nią dzieje. Kiedyś utwór Żałuję śpiewaliśmy wszyscy, teraz faktycznie nie wiemy, co u niej słychać. Czy szkoda takich karier? Myślę, że wszystkich utalentowanych ludzi muzycznie szkoda, jeżeli się zanikają gdzieś na rynku. Ale też po co nam tylu artystów z drugiej strony? Wystarczy. Na koniec zapytam, co u pani? A dziękuję. I jakoś się to wszystko toczy. Dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście życzę wszystkiego dobrego. Również wszystkiego dobrego.